There's only one way to get power. Organize. All the workers together. Socjalizm. Słowo, które wywołuje skrajne emocje. Dla jednych to idea podporządkowania polityki i gospodarki zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, a dla innych synonim naiwności i myślenia życzeniowego. Argumentacja przeciwników socjalizmu opiera się na różnych fundamentach – moralnych, filozoficznych, socjalizm miałby być nieprzystający do ludzkiej natury i przede wszystkim ekonomicznych. Część ekonomistów twierdzi nie tylko, że historyczne implementacje socjalizmu nie działały, one nie miały prawa działać. Debaty na ten temat toczyły się w zasadzie od samego początku idei socjalistycznej, jednakże ta najbardziej wpływowa to tak zwana debata kalkulacyjna. Za jej początek uznaje się publikację artykułu Ludwiga von Misesa Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie. W debacie wzięło udział bardzo wielu ekonomistów, jednakże za najważniejsze jej postacie uznaje się trójcę Ludwig von Mises, Oskar Lange, Friedrich von Hayek. Chociaż debata ta odbyła się niemal 100 lat temu, jej tematyka wciąż jest żywa. W tym wideo omówię ją i jej dziedzictwo. Temat jest dość trudny, bardzo mocno teoretyczny i opiera się na wielu mocno abstrakcyjnych koncepcjach. Nie chciałbym Was tutaj zanudzić, dlatego streszczę jedynie najważniejsze argumenty. Gdyby ktoś z Was chciał się z nimi bliżej zapoznać, w trakcie wideo i w jego opisie będę umieszczał artykuły lub książki, o których mówię albo na których się opieram. Nie przedłużając dłużej, przejdźmy do meritum. Jak wspomniałem, w 1920 roku von Mises publikuje artykuł Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie. Twierdzi w nim, że kalkulacja jest w socjalizmie niemożliwa do przeprowadzenia, a co za tym idzie, niemożliwe jest racjonalne wykorzystanie zasobów. Na czym polega kalkulacja ekonomiczna? Dość zgrabnie ujmuje to polska Wikipedia. Załóżmy, że przedsiębiorca A stawia sobie za cel produkowanie dobra X. Może on tego dokonać za pomocą jednej z trzech technik produkcji – A, B, C. Problem decyzyjny, przed jakim stoi przedsiębiorca A, polega na tym, którą z dostępnych technik produkcji wybrać tak, aby zmaksymalizować zysk z przedsięwzięcia. Najprościej tę problematykę można przedstawić na przykładzie życia codziennego. Mamy pewną sumę pieniędzy. Musimy zrobić zakupy na najbliższe dni. Niestety, nie jesteśmy w stanie kupić wszystkiego, na co mamy ochotę. Musimy kupić taką kombinację produktów, byśmy nie chodzili głodni. Najlepiej byłoby, gdyby udało nam się jednocześnie kupić zapas taki, by się najeść. Ale by również jedzenie było smaczne i dobrej jakości. Na podstawie różnych koszyków dóbr o sumarycznej cenie równej dostępnym pieniądzom podejmujemy decyzję. Właśnie dokonaliśmy alokacji swoich zasobów, czyli pieniędzy, na konkretne produkty, w celu maksymalizacji swojej korzyści, czyli zaspokojenia głodu i przyjemności z jedzenia. Cały ten proces to kalkulacja ekonomiczna. Zdaniem Misesa, istotą poprawnej kalkulacji jest określenie relacji między wartościami. Na rynku relację taką określa cena. Jak wszyscy wiemy, socjalizm zakłada uspołecznienie środków produkcji. Wobec braku własności prywatnej tych środków, w opinii Misesa, niemożliwa jest wymiana posiadanych tytułów własności względem dóbr, innymi słowy, handel. Nie można ustalić cen, czyli relacji ilościowych pomiędzy nimi. Nie mając cen, nie można wybierać między alternatywnymi dobrami. Przy braku cen, niemożliwy jest również rachunek zysków i strat. Niemożliwe staje się ustalenie przychodów i kosztów. Jego zdaniem, w socjalizmie pieniądz nie wyraża cen, a zatem nie spełnia swojej roli. W rezultacie im większe odchylenie od własności prywatnej, tym większe odejście od racjonalnego gospodarowania produkcją. W odpowiedzi Oskar Lange przygotował model teoretyczny, który zyskał określenie socjalizmu rynkowego. Lange opierał się na założeniach neoklasycznej szkoły ekonomii, wedle której rynek można postrzegać jako układ równań. Dla gospodarki centralnie planowanej układ ten jest identyczny. Planiści metodą prób i błędów, dysponując informacją o ewentualnych nadwyżkach i niedoborach, mieliby wyznaczyć ceny równowagi. Chociaż model Langego był spójny z ówczesną wiedzą ekonomiczną, w późniejszych latach wytknięto mu kilka teoretycznych problemów. Sam autor po wojnie porzucił pracę nad nim i poświęcił się problemom realnie funkcjonujących gospodarek bloku wschodniego. Tak, nie przesłyszeliście się.
problemów realnych gospodarek państw bloku wschodniego. Udana rewolucja w Rosji i powstanie pierwszego państwa deklaratywnie realizującego idee socjalistyczne było przełomem. Socjalizm dorobił się swojej własnej ekonomii politycznej, przestał być już tylko i wyłącznie suchą teorią. Jak więc w takiej gospodarce wyglądał problem kalkulacji ekonomicznej? Wyglądał dość kiepsko, bo w ogóle go nie było. Jak to jest możliwe? Dlaczego nie wystąpiły problemy sygnalizowane przez Misesa? Problem leży w przyjętej definicji socjalizmu. Socjalizm to według austriackiego ekonomisty system, w którym czynniki wytwórcze należą do państwa. Jednakże przyznaje on, że sama nacjonalizacja przedsiębiorstw w jednym kraju to za mało, by uznać go za socjalistyczny. Znacjonalizowane przedsiębiorstwo działa w otoczeniu wolnorynkowym i jest z nim w zależności. Mises przyznaje, że w takiej gospodarce kalkulacja ekonomiczna jest możliwa. Innymi słowy, planiści w ZSRR i innych krajach bloku wschodniego mogli przeprowadzić kalkulację ekonomiczną opierając się na cenach rynkowych za granicą. Idźmy dalej. Jak wspomniałem, socjalizm w formie, o której tutaj mówimy, to system, w którym wszystkie przedsiębiorstwa należą do państwa. Nie funkcjonuje system cen. Nie jest prowadzony handel z żadnymi gospodarkami kapitalistycznymi. Dystrybucja i alokacja zasobów prowadzona jest przez centralnego planistę jedynie w oparciu o teorię wartości opartej na pracy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej teorii, w prawym górnym rogu macie link do mojego wideo na ten temat. Warto tutaj podkreślić to, że Mises świadomie odrzucił projekty kolektywnej własności wraz z ich uwarunkowaniami instytucjonalnymi, jak na przykład demokracja w zarządzaniu, partycypacja pracownicza czy gospodarka towarowo-pieniężna. Tematy te były podnoszone przez najbardziej wpływowych myślicieli socjalizmu i to w najróżniejszych nurtach, od Karola Kautskiego po Lwa Trockiego. Karol Kautsky przekonywał o zasadności istnienia pieniądza i jego roli w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb. Mając to na uwadze, trzeba powiedzieć wprost. Mises przyjął sobie definicję socjalizmu taką, aby pasowała do jego tezy o niemożliwości kalkulacji. Dziś powiedzielibyśmy sobie, że Mises najpierw stworzył sobie chochoła, a następnie go obalił. Co więcej, wedle tej definicji socjalizmu nigdy nie zaistniał on na świecie, ponieważ nie istniała gospodarka, w której kalkulacja byłaby oparta o czas pracy. Obala to bardzo popularny wśród zwolenników austriackiego ekonomisty mit, jakoby przewidział on upadek ZSRR. Trudno też nie zauważyć ironii w zestawieniu definicji socjalizmu Misesa i jego współczesnych zwolenników, którzy socjalizmu dopatrują się w niemal każdej interwencji państwowej. Debata kalkulacyjna miała również inne wątki. Ważnym problemem podnoszonym przez austriacką szkołę ekonomii była społeczna funkcja przedsiębiorcy. Ich zdaniem w socjalizmie innowatorzy każdorazowo musieliby przekonywać Centralny Urząd Planowania do wdrażania swoich pomysłów. Biurokrata pełniłby funkcję przedsiębiorcy i decydował o wdrażaniu innowacji. Oskar Lange uznał ten problem za zagadnienie socjologiczne. Austriacy traktowali ten problem znacznie poważniej. Ich zdaniem przedsiębiorczość może przejawiać się tylko na wolnym rynku, w warunkach rywalizacji. Jej zanik uniemożliwia przeprowadzenie rachunku ekonomicznego. Współczesny ekonomista De Soto pisze: jeśli uniemożliwia się wolność przedsiębiorczą na jakimś ważnym obszarze, np. związanym z dobrami kapitałowymi, to jednocześnie przekreśla się możliwość odkrywania, wytwarzania i przekazywania w toku przedsiębiorczych działań ważnych, praktycznych, subiektywnych, rozproszonych i niewyrażalnych słowami informacji, które są konieczne, aby indywidualne podmioty mogły racjonalnie kalkulować i skoordynować swoje zachowanie. Chociaż niewątpliwie innowacyjność i przedsiębiorczość są w społeczeństwie bardzo ważne, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ekonomiści austriaccy patrzą na nią kompletnie ahistorycznie. Po pierwsze, skoro przedsiębiorczość występuje tylko na wolnym rynku, jak w ogóle możliwy był rozwój w epoce przedkapitalistycznej? Ale to w sumie najmniejszy problem. Przede wszystkim, w swoim omówieniu przedsiębiorczości ekonomiści szkoły austriackiej zakładają, że przedsiębiorca jest jednocześnie osobą opracowującą i wdrażającą usprawnienia. Ta wizja być może miała jakiś sens w erze rodzinnych firm na początku XIX wieku, ale nie w XXI wieku, w erze gigantycznych transnarodowych korporacji.
Zdumiewające jest to, że takie postrzeganie przedsiębiorczości zostało przynajmniej pośrednio skrytykowane już w 1904 roku. Thorstein Veblen w Theory of Business Enterprise opisywał kapitalizm przemysłowy, w którym sam przedsiębiorca był jedynie zarządcą, a prawdziwymi innowatorami byli inżynierowie. Warto też wspomnieć, że wiele ze współczesnych wynalazków powstało w warunkach bardzo dalekich od wolnej przedsiębiorczości. W książce Przedsiębiorcze państwo Mariana Mazzucato opisuje, jak wiele ze współczesnych przełomowych wynalazków, np. komputery, internet, urządzenia satelitarne, GPS, technologie zielonej energetyki, powstały z gigantycznym udziałem instytucji państwowych. Przedsiębiorczość i motywacja oparta na zysku mogą, ale nie muszą być źródłem postępu i innowacji. Bez wątpienia pełniły taką rolę we wczesnych etapach rozwoju kapitalizmu, ale nie znaczy to, że są dla niego konieczne. Tym niemniej należy przyznać, że problematyka wytworzenia odpowiednich bodźców do innowacji rzeczywiście istnieje. Ostatnim ważnym wątkiem debaty kalkulacyjnej była kwestia pozyskiwania i przetwarzania informacji. Według Friedricha von Hayeka największym problemem nie było pozyskanie informacji jawnych, ale istnienie pewnej nieskodyfikowanej i niewyrażalnej matematycznie wiedzy. Innymi słowy, według klasyka myśli libertariańskiej, na wolnym rynku system cen tworzy się w sposób spontaniczny w wyniku interakcji jednostek, których wybory i preferencje są niemożliwe do skodyfikowania, ponieważ jednostki, uczestnicy wolnego rynku, nie są w stanie wyartykułować informacji, które stały za ich decyzjami. Wiedza ta nigdy nie będzie możliwa do pozyskania i przekazania centralnemu planiście. Oskar Lange po latach uznał, że kwestie zbierania i przetwarzania informacji są problemem czysto technicznym. Rynek można de facto uznać jako gospodarczy komputer i dokonanie analogicznych obliczeń przy użyciu prawdziwego komputera nie powinno stanowić problemu. Krytycy zarzucają Langemu, że w ogóle nie odniósł się do zarzutu Hayeka. To w połączeniu z upadkiem bloku wschodniego spowodowało, że od lat 90. zaczęto uznawać stronę austriacką za zwycięzców debaty. Jednakże po 30 latach zaczynają pojawiać się nowe argumenty i fakty, które mogą wskazywać na to, że myślenie Hayeka stanie się przestarzałe. Na poziomie teoretycznym zarzuca się mu, że niedostatecznie określił, czym jest wiedza niewypowiedziana. Trudno jest wyznaczyć linię, która pozwoliłaby odróżnić porządek wynikły z wiedzy niewypowiedzianej od nieporządku. Nie da się empirycznie zweryfikować jego teorii, ponieważ podobnie jak inni Austriacy, pojmował on zarówno gospodarkę wolnorynkową, jak i socjalizm dość skrajnie. Trudno powiedzieć, jaki rodzaj spontanicznego porządku miałby wytworzyć się w gospodarce mieszanej. Wydaje się, że problem wiedzy niejawnej może zostać rozwiązany współcześnie, w ramach samego systemu kapitalistycznego. Wielkie korporacje gromadzą i przetwarzają gigantyczne ilości informacji. Data mining i sieci neuronowe są w stanie rozpoznać wzorce zachowań, z których sami możemy nie zdawać sobie sprawy. Współcześni lewicowi analitycy, jak Jewgenij Morozow czy Jan Zygmuntowski, twierdzą, że otwiera to nowe możliwości dla planowania gospodarczego i postulują uspołecznienie tych danych. O tym, jak miałoby to wyglądać, odsyłam do tekstów i książek w opisie. Po latach może okazać się, że Lange miał rację, uznając problem kalkulacji, a w tym również informacji, za czysto techniczny. No dobrze, ale co z tego wszystkiego wynika? Czy z ekonomicznego punktu widzenia istnieje jakaś alternatywa dla kapitalizmu? Jeśli tak, to jaka? Przekornie opiszę tutaj alternatywę, której autorem jest znany nam już rzekomy grabarz antykapitalizmu, czyli Ludwig von Mises. W książce Socialism – An Economic and Sociological Analysis Mises opisuje różnego rodzaju pseudosocjalizmy. Przypomnę, prawdziwy socjalizm to według niego system, w którym wszystkie czynniki produkcji należą do państwa. W rozdziałach o pseudosocjalizmach opisuje jednak formę ekonomiczną, w której czynniki produkcji są przekazane pod demokratyczny zarząd pracowników. Nazywa to syndykalizmem, podkreślając, że nie jest to socjalizm. Jednocześnie też zaznacza, że jego syndykalizm jest czymś innym niż współczesny mu ruch społeczno-polityczny o tej nazwie.
Trochę przypomina mi to współczesnego polityka, który przekręca i nagina definicje, by pasowały do jego argumentów. Co więcej, sam Mises zaznacza, że jego syndykalizm jest celem wielu robotników określających się jako socjaliści bądź komuniści. Mises poddaje syndykalizm krytyce, jako system podatny na zawirowania koniunktury gospodarczej i w którym niemożliwy jest postęp ekonomiczny. Jakkolwiek dyskusyjne są te uwagi, między wierszami Mises ukrywa pewien fakt. W tym systemie kalkulacja ekonomiczna jest możliwa. W tym pseudosocjalizmie zrzeszenia pracowników dysponują czynnikami produkcji analogicznie do kapitalistów. Zrzeszenia te mogą być uwikłane w relacje kupna i sprzedaży, tym samym tworząc rynek. Tak. Chciałbym tutaj, byście zastanowili się nad odpowiedzią na pytanie. Dlaczego Mises redefiniuje pojęcia socjalizmu i syndykalizmu tak, że kompletnie nie pokrywają się one z celami i wizjami ruchów społeczno-politycznych? Przebrnęliśmy już przez Misesa. Jak po latach prezentuje się model Langego? Nie za dobrze. Tym niemniej trzeba przyznać, że na pewno był on inspiracją dla Paula Cockshota i Alina Cottrella. Stworzyli oni alternatywny model, w którym, tak jak u Langego, istnieje rynek konsumpcyjny i rynek pracy, natomiast rynek czynników produkcji jest symulowany. Najważniejsze różnice to całkowite odrzucenie metodologii neoklasycznej i powrót do teorii wartości opartej na pracy. Jak to możliwe, że powstał działający w teorii model sprzeczny z teorią Misesa? Przypomnijmy, istotą kalkulacji ekonomicznej mają być ceny. Cena jest reprezentacją najróżniejszych motywacji społecznych sprowadzonych do jednej wartości. Cockshot i Cottrell argumentują, że być może jest to wygodne, ale wiele informacji w tym procesie jest tracone albo zlewa się ze sobą. O wiele lepsze jest przeprowadzenie kalkulacji ekonomicznej w oparciu o dostępne zasoby, gdzie za zasób uznaje się również możliwą do wykonania pracę. Bazując na obliczeniach czasu pracy zawartej w każdym produkcie, postulują oni dystrybucję dóbr konsumpcyjnych w oparciu o bony pracy. Różnica pomiędzy pieniędzmi a bonami pracy miałaby polegać na tym, że bony byłyby jednorazowego użytku, co uniemożliwiałoby ich akumulację. Krytycy modelu Cockshota i Cottrella zaznaczają, że jest on bardzo mocno ztechnicyzowany i demokracja wydaje się być dla niego jedynie dodatkiem. Lou Brewster w swoim artykule Towards New Socialism z ironią opisuje możliwy mechanizm wyzysku konsumentów przez planistów, którzy według niego mieliby uprzywilejowaną pozycję. Nie da się jednak ukryć, że model ten umożliwia kalkulację. Ciekawą wizję będącą kompromisem między samorządem robotniczym a centralnym planowaniem miał polski ekonomista Michał Kalecki. Bazując na realnych problemach i własnym doświadczeniu z pracy w Urzędzie Planowania, opracował teorię usprawniającą i demokratyzującą gospodarkę PRL. Zdaniem Kaleckiego, spór o możliwość kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie był w ogóle bezprzedmiotowy. Pomijając już definicję socjalizmu Misesa, Kalecki twierdził, że punktem wyjścia w dyskusji nad racjonalnością są warunki konkurencji doskonałej, która ze względu na swoje nierealne założenia nigdy nie istniała i istnieć nie będzie. Swoje zdanie wyraził tylko raz, podczas referatu Oskara Langego Praktyka planowania gospodarczego a optymalna alokacja zasobów w 1947 roku. Jest zupełnie jasne, że w gospodarce kapitalistycznej ceny nie są wcale wyznaczane w taki sposób, ale rządzi nimi przeciętny koszt zmienny i coś w rodzaju stopnia monopolizacji albo zasady kosztu pełnego. Czy jednak zapewnia to optymalną alokację środków? Dlaczego mielibyśmy ubolewać, że w gospodarce planowej nie zachodzi ścisła równość między cenami a kosztami krańcowymi, skoro taka zasada nigdy nie była realizowana? To, co miało odróżniać na plus socjalizm od kapitalizmu wedle Kaleckiego, to możliwe najpełniejsze zaspokojenie potrzeb ludności w opozycji do maksymalizacji zysku. Cel ten według niego mógł być zrealizowany tylko w systemie socjalistycznym. Kalecki wyprowadził teorię, która pokazywała, że pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych gospodarki i osiągnięcie pełnego zatrudnienia długoterminowo jest w kapitalizmie niemożliwe. Przeszkodą do tego miałyby być zarówno czynniki ekonomiczne, jak i polityczne. To jednak bardzo szeroki temat i nie chcę omawiać go w tym wideo. Jeżeli Was to interesuje, odsyłam do dwóch artykułów: pełne zatrudnienie przez pobudzanie prywatnych inwestycji i polityczne aspekty pełnego zatrudnienia. Jak wspomniałem,
W swoich pracach Kalecki głównie zajmował się problemami krajów tzw. realnego socjalizmu. Problemy te dotyczyły m.in. kwestii proporcji między stopą inwestycji i konsumpcji, problem zbilansowania handlu międzynarodowego czy gospodarkę surowcową. Niektórzy badacze twierdzą, że Kalecki stworzył kompletną teorię demokratycznego planowania. Teza ta jest jednak dosyć dyskusyjna. Zdaniem ekonomisty Jana Toporowskiego jest to raczej szereg studiów niż kompleksowy system. Wszystkie przedstawione do tej pory alternatywne dla kapitalizmu wizje wymagałyby bardzo radykalnych i głębokich przemian. Jednak by zbliżyć świat do socjalizmu, przydałby się również jakiś program pośredni, ogniwo łączące system, który mamy obecnie, i demokratyczną gospodarkę. Socjalistyczny badacz Damian Winczewski w swoim artykule W stronę demokracji ekonomicznej między socjalizmem rynkowym a demokratycznym planowaniem twierdzi, że takim rozwiązaniem byłoby planowanie indykatywne. Co to takiego? Jak sam pisze, celem planowania indykatywnego jest koordynacja inwestycji publicznych i prywatnych oraz planowanie produkcji na podstawie prognoz i celów. Podstawowym założeniem tego rodzaju planowania jest przekonanie, że plan może dostarczać ekonomicznie istotnych informacji, których nie jest w stanie dostarczyć mechanizm rynkowy. W odróżnieniu od planowania dyrektywnego typowego dla gospodarek centralnie planowanych, wytyczne nie mają charakteru wiążących formalnie aktów prawnych i postępowanie według wskazań planu nie jest obowiązkowe. Interwencje planistów na rynku wewnętrznym zazwyczaj mają charakter pośredni, np. poprzez kredytowanie firm, których rozwój jest ważny dla gospodarki narodowej. Ten typ planowania cieszył się dużą popularnością po II wojnie światowej, również w krajach kapitalistycznych. Stosowały go m.in. Francja, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania. Historycznie przynosiło to różne wyniki. W jednych krajach były one dość mizerne, w innych bardzo dobre. Najlepsze rezultaty uzyskano w krajach, w których pozycja przedsiębiorców była słaba lub był prowadzony dialog społeczny na dużą skalę. Pora na podsumowanie. Chociaż współcześnie debata kalkulacyjna funkcjonuje raczej jako mem i źródło mitów, trzeba przyznać, że problemy w niej poruszone były i są dosyć istotne. Wizje pokapitalistycznego świata muszą stawić im czoła. Jak ironicznie zauważył sam Oskar Lange. Socjaliści z pewnością mają powody, aby być wdzięcznymi profesorowi Misesowi, ich wielkiemu advocatus diaboli. Bo to było jego potężne wyzwanie, które zmusiło socjalistów do uznania znaczenia odpowiedniego systemu rachunku ekonomicznego w celu ukierunkowania alokacji zasobów w gospodarce socjalistycznej. Posąg profesora Misesa powinien zajmować honorowe miejsce w wielkim holu Ministerstwa Socjalizmu. Obawiam się jednak, że profesorowi Misesowi nie spodobałaby się ta propozycja. Po pierwsze, stałby obok wielkich postaci ruchu socjalistycznego i to towarzystwo mogłoby mu nie odpowiadać. Co gorsza, dla dopełnienia tragedii, socjalistyczny nauczyciel mógłby wziąć swych uczniów na wycieczkę w ramach zajęć materializmu dialektycznego. Tam mógłby spojrzeć na ten pomnik i pokazać, że jest to świetny przykład heglowskiego List der Vernunft, które nawet najbardziej zagorzałego ekonomistę burżuazyjnego nieświadomie popchnęło do służby proletariackiej sprawie. Swoją drogą, taka mała dygresja, ten cytat też jest memem. Nie wiedzieć czemu. W tekstach zwolenników austriackiej szkoły ekonomii jego końcówka jest zawsze pomijana. Problemy współczesnego świata, takie jak globalne ocieplenie czy wyczerpujące się złoża surowców naturalnych, pokazują, że wizja niczym nieograniczonego wzrostu jest naiwna. W interesie społecznym leży racjonalizacja produkcji i maksymalizacja społecznej użyteczności. Socjalizm jest w stanie podjąć to wyzwanie.